Do 12 rodzin wielodzietnych z powiatu limanowskiego trafiła zielona choinka i prezenty. Z naszą akcją organizowaną już po raz piąty dotarliśmy do tych, którzy zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia potrzebują pomocy i wsparcia. Wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Oczywiście przekazujemy Dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję. Naprawdę za wszystko dziękuję i strasznie się cieszę. No i po prostu, no co mogę powiedzieć. Akcja Zielona Choinka nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie sponsorów i Starostwa Powiatowego w Limanowej, które odpowiadało za jej koordynację i przebieg. Bardzo serdecznie dziękuję oczywiście również panu staroście limanowskiemu Janowi Puchale, pod który patronatem odbywa się też corocznie akcja. Osobiście angażuję się oczywiście również tą akcję, przekazując różnego typu dary dla tych rodzin. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, też o których w tym momencie zapomniałam, bo to jest gro firm, na których tak naprawdę, dzięki którym ta akcja z roku na rok może się odbywać, możemy docierać do tych ludzi potrzebujących. W sumie przejechaliśmy ponad 500 km od Słopnic przez kamienicę Pomszanę Dolną i Limanową. To, co dostrzegamy wśród tych ludzi, to jest właśnie to, że oni to bardzo doceniają, bardzo się cieszą i chcą, aby tego typu akcje były kontynuowane. Zdarzało się wjechać dość niefrasobliwie, a czasem trzeba było drapać się bardzo wysoko, tak jak chociażby tutaj, do rodziny Zelków w Jaworznej. Wigilia na pewno będzie radosna i dzieci będą pomagały przygotowywać i jakiś prezencik każde dziecko otrzyma. Dawniej, jak my słodki upominasz, prawda? Tak. Ile ma najmłodsze? Do trzeciej klasy chodzi, Wojtek. A córka 20 lat ma. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak masz na imię? To jest Mikołaj. Jeszcze nie Mikołaj jest. Mikołaj. Każdej z odwiedzanych przez nas rodzin witani byliśmy bardzo ciepło i życzliwie. Liczyły na gości, no a tu się okazało, że goście przyjechali wcześniej. Widzisz, myśmy liczyli po pierwszej, a tu niespodzianka ustawiła. Tak, niespodzianka, super. No, w imieniu całej rodziny chcę podziękować i polecam się pamięci. A i my, obdarowanych, staraliśmy się pocieszyć słowem, dodać otuchy i wlać odrobinę nadziei. I myślę, że to nam się udało. Józef Budacz, TV28. I can't wait to see those faces.